Mój pierwszy osyp. Zebrałem trochę nieświeżego osypu z jednego ula w celach badawczych. Wącham, jak pachnie w ogóle. No, pachnie tak. No, chciałoby się powiedzieć, że pachnie tak słodkawo. Tak słodkawo, ale jednocześnie tak. Tak. No, na granicy ze słowem przyjemnie. Nie śmierdzi jeszcze, ale tak pachnie. No, może komuś by śmierdziało. No, mi to pachnie. Pooglądamy sobie go. Przygotowałem takie miejsce. Wysypiemy i pod lupą zobaczymy, co tam jest na tych pszczołach. Może coś znajdziemy ciekawego. Mój pierwszy osyp. Jeszcze nie miałem nigdy osypu z pszczół. Też takie mam zapytanie. Słyszałem, że może się powtarzam, bo chyba może kiedyś już o to pytałem. Podobno robi się napar z osypu z pszczół. Czyli suszy się pszczoły, zalewa się wrzątkiem i można to pić jako napar. Jeżeli ktoś coś o tym słyszał, to chętnie. To może podzieli się z tą wiedzą ze mną. Tak, nieźle. Byłbym bardzo wdzięczny. No, ja naparu chyba nie będę robił z tych pszczół. Znaczy, zrobiłbym, ale chcę się upewnić, że to musi być osyp zimowy, może, nie wiem, zdrowy, przebadany, może... A zresztą co tam? Dobra. Wysypiemy je tutaj i zobaczymy, co w osypie piszczy. Trochę dziwne, ale to... No, po prostu taki jest, taki już jestem. Może ja je troszkę najpierw rozłożę tutaj, tak? Trochę śniegu jeszcze. Spadło mi kilka na ziemię. No, osyp co? Jakieś nieczystości na pierwszy rzut oka widać? Takie brudy z ula. Pszczółki. Specjalnie nie ulatnia się jakiś taki intensywny zapach, czy nie czuć wręcz, tak jak to się kumulowało w tym woreczku. No, matki tu raczej nie ma. Przynajmniej nie powinno być. Niektóre z nich to umarły z wyciągniętymi języczkami. Staram się to jakoś zgrabnie pokazać. Gdzieś tu było takie pszczelątko z wyciągniętym języczkiem. No, wszystkie mają. Mają powyciągane języczki, a niczego tu ciekawego. No, pooglądamy je trochę przez tą lupę. Ale powiem wam, że no, taki osyp jak osyp. Myślę, że ja tutaj sobie popatrzę przez jakiś czas, poszukam czegoś, a jak coś ciekawego znajdę, to wam pokażę.
Wydzieliłem tutaj kilka takich sztuk. Nie znalazłem niczego interesującego. Troszkę paproszków z nich spadło, jak tak pogrzebałem, ale wydzieliłem tutaj kilka interesujących sztuk pszczół. Zaraz je tutaj może umieścimy na osobnej kartce. No jeszcze jedno. O dziwo, nie widać żadnej warozy, ale ona chyba już tak by nawet nie siedziała na takiej pszczole, także się pewnie zmyła, nawet jak tu gdzieś przesiadywała. Chociaż czy ja wiem, czy one też tak, czy to też tak widać warozę na takiej pszczółce w zimie. Nagrywam przez lupę. O ile się nie mylę, to jest tak. Tutaj jest taka bardzo czarna pszczoła, ciemna. Możliwe, że ona po prostu jest... No te stare chyba są takie ciemne, czarne. Ale w czym rzecz? No tak z ciekawości chciałem wam... Patrzcie, no znalazłem taką... O jest, tutaj ta z tym wysuniętym, widzicie? Jaki ma wysunięty jęzor? No to dużo, bardzo dużo, 2/3 tych pszczół z takimi jęzorami się sypały. Zauważyłem, że niektóre z pszczół mają na początku odwłoku taki jakby żółty pasek. Taki brązowawy, żółty, zależy, na której pszczole. Na początku myślałem, że to ma związek z jakąś fizjologią nieoblecianej pszczoły, ale to na pewno nie jest dobre myślenie i chyba to ma związek z tą rasowością pszczół, to znaczy prawdopodobnie to są jakieś mieszańce. Tak chyba wygląda pszczoła buckfast włoska. Nie wiem, coś w tym stylu. No to ciekawe, bo podobno to była pszczoła krajeńska. No, ale jeszcze się nie orientuję tak za bardzo w tym, także tak zwróciło to moją uwagę. Oprócz tego to niczego specjalnego tu nadzwyczajnego nie widzę, a byłem ciekaw, jak to wygląda z tej strony. No to chyba co? To ja jeszcze pogmeram, poszukam. Jeżeli coś znajdę, to za chwilę wracam. No powiem wam tak. W tej partii osypu niczego ciekawego nie znalazłem. Niczego nadzwyczajnego. Znaczy to jest osyp z tych, w którym tym ulu żyją te pszczoły jeszcze. Także... To nie jest z tych martwych. Ja nie wiem nawet, czy mi zostały jakieś pszczoły z osypu z tamtego ula, który padł jeszcze na jesieni. No i co? Pszczoły żyją w tym ulu właśnie. I ten, no osyp spory, to nie jest wszystko. Gdzieś połowa z tego jeszcze została w ulu. Także, ale tam było dużo też tych pszczół. I sporo zostało z tego, co widziałem. No, ale zobaczymy. Także może nie padną do ten, ale wiem, że to były te osłabione pszczoły. Coś się z nimi działo. Po prostu tam spadły wszystkie. W tym ulu, w tym drugim spadło ich połowa, a druga połowa została. Teraz spadło tyle, także... No ale... Ja w ogóle nie dawałem szans. Jak już zobaczyłem, że tamte leżą, to już myślałem, że już w ogóle będzie po ptokach. No ale żyją. Jakoś dały radę i dalej siedzą, no to może nie będzie tak źle. Taki śmieszny film. Byłem ciekaw po prostu, jak to wygląda. Czy coś znajdę. Jakieś dziwne rzeczy. No ale oprócz... te pszczółki są, widzę też w większości malutkie. Po prostu takie... No młode pszczoły chyba, no nie?
Tu mało jest takich grubych, wielkich pszczół. No to pewnie po prostu to jest to pokolenie, które wyszło prawidłowo i spadło. Prawidłowo. To tyle. Jeżeli macie jakieś ciekawe informacje na temat tego, co można wyczytać po takim osypie albo coś w tym stylu, to piszcie. Chętnie skorzystam z takiej wiedzy. Jestem ciekaw. No, to pozdrawiam i trzymajcie się do następnego zobaczenia.